We wtorkowy wieczór olsztyńscy siatkarze zagrają w Pucharze CEF z zespołem z Finlandii. Jest z nami prezes Indyk Polo AZS, Tomasz Jankowski. Witam. Panie prezesie, jak przebiegają przygotowania do tego meczu? Przygotowania przebiegają bez zastrzeżeń. Rozpoczęliśmy już tak naprawdę w lipcu przygotowania, kiedy wiedzieliśmy już, kiedy gramy. Jest to na pewno jakieś wyzwanie logistyczne, ale mamy wszystko dopięte na ostatni guzik. Przelot do Finlandii, zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja meczu w Olsztynie, transport sędziów, komisarza, wszystko mamy dopięte na ostatni guzik, jesteśmy gotowi do tego meczu. No tak, kibice na pewno się z tego bardzo ucieszą, no bo 10 lat czekali na powrót olsztyńskiego klubu do europejskich pucharów. Tak, myślę, że kibice na to zasługują, aby po ubiegłym sezonie, gdzie zajęliśmy czwarte miejsce, zdobyliśmy prawo startu w tym pucharze. Myślę, że kibice na to zasługują, aby po 10 latach zobaczyli naszą rywalizację wśród zespołów europejskich. Mam nadzieję, że będzie to ciekawa rywalizacja. W pierwszej rundzie gramy z zespołem fińskim. Mam nadzieję, że wygramy tę rywalizację i będziemy grali w kolejnej rundzie. No tak teraz tak z perspektywy patrząc, to szkoda, tym bardziej szkoda tego, że nie wywalczyliśmy trzeciego miejsca, bo trzecie miejsce dawało możliwość gry w eliminacji Ligi Mistrzów. Tak, to prawda. Mieliśmy nawet myśli takie, że może drużyna z Gdańska, Trefl Gdańsk, zrezygnuje ze startu w Lidze Mistrzów. No niestety dla nas podjęto w Gdańsku decyzję, aby klub wystartował w tych rozgrywkach. No i dla nas niestety no, kibice nie będą mieli okazji zobaczyć tak naprawdę najlepszych zespołów europejskich w Olsztynie. No, rozumiem, że od strony organizacyjnej jesteście przygotowani, a jak od strony sportowej, czy rozpracowaliście ten fiński huragan? Tak, mamy swoje kanały i wiemy, jak grają Finowie. Myślę, że zresztą mamy statystyka, który oglądał już naszego przeciwnika, ma jakieś wskazówki dla naszego sztabu szkoleniowego, także myślę, że na wtorek będziemy przygotowani na tą rywalizację. Jak wygląda ewentualna późniejsza droga Indyk Polo AZS w pucharach? No bo umówmy się, no, w tym dwumeczu z Finami jesteście faworytem. Co ewentualnie później może Was czekać? Wiemy już, że gdybyśmy pokonali Finów, to w drugiej rundzie trafiamy na przegranego rywalizacji Frankfurt z Salonikami. Eliminacji Ligi Mistrzów. Tak, eliminacji Ligi Mistrzów. Jest para PAOK Saloniki z zespołem z Frankfurtu. Kto przegra tą rywalizację, to trafi na zwycięzcę naszej pary, tak? Natomiast gdybyśmy dotarli do trzeciej rundy, to prawdopodobnie tam czekać na nas będzie zespół z Kemerowa. Jest to bardzo daleki wyjazd, 5000 km, około gdzieś tam w okolicach Mongolii. Ale zespół Ligi Rosyjskiej. Tak, natomiast to nie chciałbym wybiegać tak daleko w przyszłość. Na razie celem jest naszym pokonanie Finów we wtorek i tydzień później Finlandii. Zwycięstwo w tym dwumeczu i wtedy będziemy myśleli o kolejnej rundzie. No to cóż, dziękuję za rozmowę, szerokiej drogi w europejskich pucharach i do zobaczenia we wtorek. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.